W tym roku zdecydowaliśmy się po raz pierwszy festiwal przenieść na koniec wakacji, a to dlatego, żeby dotrzeć do większej ilości osób, którzy chcą być na koncertach, a do tej pory nie mogli ze względu na wakacyjne wyjazdy. Piąta edycja to również więcej muzyki. To 12 zespołów, 12 wykonawców na scenie festiwalu. Pierwszą szóstkę już ogłosiliśmy. Przypomnę Państwu, na scenie festiwalu wystąpią Brodka, PZ, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, wystąpił również Bowska czy Zdechły Osa. Więc bardzo się cieszę, że w takim wydarzeniu mogę wziąć udział. Promujemy moją debiutancką płytę Tamte Dni. Więc bardzo się cieszę, że będę zagrać się na takim wydarzeniu. Nie ukrywamy, że Szeptucha i ten region ogromnie nas inspiruje, ale sama muzyka jest mieszanką różnych gatunków, bo jest i tutaj i rock, i pop, i też troszeczkę elektroniki. Także to wszystko, co jest tutaj w tym regionie, ogromnie nas zainspirowało do stworzenia tej płyty. Teraz też jesteśmy w trakcie gdzieś koncertowania tutaj właśnie w naszym regionie, bo chcemy się zaprzyjaźnić ze wszystkimi mieszkańcami Podlasia, żeby nas poznali. No, mamy nadzieję, my też czerpiemy mnóstwo fajnej, nowej energii od publiczności. Jak publiczność skacze, to i my skaczemy, jak publiczność dobrze bawi, to nas to też ogromnie nakręca i myślę, że to jest najważniejsze, żebyśmy wszyscy się fantastycznie bawili na tym festiwalu i to chcemy też dać od siebie, pokazać Podlasie w innej formie, w takiej muzycznej, troszeczkę szalonej. Mam nadzieję, że to się spodoba. Przede wszystkim poruszamy się gdzieś w okolicach Balat i protesty, bo to jest część, która jest nam cały czas najbliższa. No, ale będziemy oczywiście łączyć to z różnymi utworami przez od Mamuta, przez jeszcze wcześniejsze płyty. I nie wiem, ile nam pozwolicie grać, bo to też... Także potrzebujecie. No wiesz, to też nie za długo pewnie, ale nie za krótko, tak w sam raz. Przygotowujemy szereg różnych atrakcji, w ogóle mniej więcej w tym terenie, bo też i wśród kultury, też inne niespodzianki, o których myślę, że będziemy mieli okazję Państwa poinformować. Zachęcam do tego, żeby przyjść na Mipopa nie tylko dlatego, że fantastyczny zestaw artystów, wykonawców, także lokalny zespół, czyli Szeptucha, gwiazdy sceny krajowej, ale też dlatego, że jest to taki festiwal, który odbywa się w fantastycznym miejscu, czyli przy pomocy Brańskich, przy ogrodach wokół tego pałacu. Fantastyczne miejsce, które tworzy wyjątkową atmosferę i ta muzyka, która rozbrzmiewa przed pałacem, brzmi zupełnie inaczej niż na stadionie czy na hali koncertowej. Warto wybrać się do Białegostoku.